Podstawowy przepis na naleśniki zna chyba każdy, ale warto wiedzieć, że czasami można je przygotować w formie nieco zdrowszej, takiej bardziej pożywnej dla osób, które są na przykład na diecie albo przechodzą na zdrowsze odżywianie. Jednak można też sobie czasami zaszaleć i w chwilach słabości przygotować naleśniki idealne dla prawdziwego łasucha. Tak jest, dokładnie. Ale najpierw zobaczcie, jakie pyszności można wyczarować ze zwykłych naleśników. Zaczniemy od prostych naleśników ze szpinakiem. Do miski wkładam 3/4 szklanki rozmrożonego, rozdrobnionego szpinaku, dodaję szklankę mleka, 2 jajka, 1 szklankę mąki pszennej, 1 szklankę mąki pełnoziarnistej, łyżkę oleju, szczyptę soli i starty ząbek czosnku. Całość mieszam. Na końcu dodaję szklankę wody gazowanej i odstawiam wszystko na mniej więcej 15 minut. Teraz smażę naleśniki na rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu. Naleśniki będą nieco grubsze niż te tradycyjne z uwagi na dodatek szpinaku i mąki pełnoziarnistej. Takie wytrawne naleśniki to baza, dobrze będą komponowały się na przykład z wędzonym łososiem, świeżym szpinakiem i pomidorami, albo z pastą z fety oliwek czosnku lub z jogurtem naturalnym. Z podanej ilości spokojnie przygotujecie mniej więcej 9 porcji. Słuchajcie, teraz pora na naleśniki w kolorze czerwonym. Pięknie wyglądają, dobrze smakują i w dodatku mają sporo witamin. Do miski wlewam 240 ml soku z buraków, wbijam 2 jajka i mieszam do połączenia się składników. Następnie dodaję 190 g mąki pełnoziarnistej, łyżeczkę suszonej bazylii i szczyptę soli, po czym ponownie mieszam. Teraz dodaję 80 ml gazowanej wody, 2 łyżki oliwy i mieszam tak, aby powstała gładka masa. Na rozgrzanej patelni smażę naleśniki. Na gotowe placki wykładam odrobinę serka śmietankowego, pokrojoną w słupki kalarepę, plastry awokado, rukolę, a całość opruszam solą i pieprzem oraz pestkami dyni. Po czym składam według uznania i gotowe. Te naleśniki to dowód na to, że kolor na talerzu smakuje pysznie i ma w sobie moc wartości. Jeśli nie tolerujecie mleka krowiego, to zamiast serka możecie spokojnie użyć humusu. Z podanych składników wyjdzie nam co najmniej 5 porcji. A na koniec naleśniki dla tych, którzy mają ochotę zaszaleć. Idealne dla mnie. I podamy Wam przepis na 5 porcji, tak aby dla nikogo nie zabrakło. Do miski wsypujemy 240 g mąki pszennej, 16 g cukru waniliowego i 30 g cukru białego. Dodajemy 35 g ciemnego kakao i całość porządnie mieszamy. Wlewamy 600 g mleka, dodajemy 4 jajka i dokładnie miksujemy. Następnie wlewam 60 g roztopionego masła, ponownie wszystko dokładnie mieszam i odstawiam na kilka minut. Następnie na rozgrzanej patelni smażymy naleśniki. W międzyczasie przygotowujemy nadzienie. Do miski wkładamy opakowanie twarogu półtłustego, opakowanie serka mascarpone, 2 duże łyżki śmietany 18 i 30 g cukru. Całość oczywiście blendujemy na gładką masę. Ciepłe naleśniki smaruję masą serową. Na jednego naleśnika przypada około 75 g masy. Całość dekorujemy pokruszoną czekoladą deserową, wiórkami kokosowymi i ewentualnie owocami. Pycha! Kakaowe naleśniki z kremowym nadzieniem serowym są wyśmienite. Zaspokoją potrzeby każdego łasucha. Ale uwaga! Jeżeli liczycie kalorie, w tym przepisie jest ich znacznie więcej niż poprzednich. Naleśniki dobrze smakują zarówno wytrawne, jak i na słodko. Warto poszaleć z różnymi rodzajami mąk i z różnymi dodatkami, które zupełnie odmieniają to popularne danie. Dajcie znać, jak Wy bardziej lubicie, na słodko czy na słono.